Zuzanna Kuczyńska. Dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo 24. A dziś z nami wirtualnie pan Marcin Radlak, lider projektu Parku na Kępie Mieszczańskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, miło mi. Może na początek powiedzmy o samym pomyśle zagospodarowania tego miejsca między Nadodrzem a Szczepinem. Pomysł pojawił się, kiedy wprowadzałem się na Kępę Mieszczańską w 2016 roku. Miasto przeznaczyło ten teren na park w miejscowym planie zagospodarowania, natomiast nic z tym tematem się nie działo od 2013 roku, więc zacząłem interesować się, zacząłem pisać do miasta, dostałem informację, że właścicielem jest Agencja Mienia Wojskowego i miasto nic z tym parkiem nie może zrobić, dopóki nie będzie właścicielem terenu. Aha. I w zasadzie od 2016 rozpoczęła się taka ścieżka, podróż, która doprowadziła nas do miejsca, w którym jesteśmy teraz. No właśnie, co zaczęło się 4 lata temu i dlaczego tak długo to trwa? Procesy tego typu, czyli przejęcie terenu pomiędzy dwiema jednostkami państwowymi, jak widać, trwają. Te formalności są, trzeba je przeprocesować. Natomiast na samym początku w ogóle nie było za bardzo chęci do podjęcia tego procesu. Ani Agencja Mienia Wojskowego, ani miasto nie prowadziło jakichś zaawansowanych rozmów. Więc to, co my zrobiliśmy, to, co ja zapoczątkowałem projektem WBO w 2017, tą dyskusję otworzyło. I co się wydarzyło w 2017? W zasadzie w 2017 wydarzyło się tyle, że miasto oficjalnie powiedziało, że nie możemy wystartować w WBO, ponieważ nie jest właścicielem projektu. I tak przez 2 lata do 2018, do końca 2018, próbowałem się dowiedzieć, co trzeba zrobić, żeby ten teren przejąć. I w 2018 pod koniec Agencja Mienia Wojskowego napisała pismo, że w związku z tym, że się nie udało przejąć tego terenu, postanowiła wystawić ten teren na sprzedaż na wolnym rynku. I od wtedy się zaczęło w zasadzie coś, co trwa przez ostatnie 1,5–2 lata, czyli coś niesamowitego. Zebrali się mieszkańcy, zebrali się osoby, które pomimo tego, że na początku wszyscy nie dowierzali, że tam park powstanie, to nagle ten ruch cały z pomocą mediów, z pomocą nawet prezydenta Cutryka doszło do tego, że może właśnie dzisiaj doszło do podpisania umowy przejęcia tego terenu. No właśnie, czyli teraz w momencie, w którym jesteśmy teraz, to jest tak naprawdę próba sprzedaży tych terenów gminie Wrocław przez Agencję Mienia Wojskowego? W zasadzie to jest zakończenie takiego pierwszego etapu, ponieważ cała akcja wybudowania parku rozdzielona jest, musiała się podzielić na 2 etapy. Jeden to jest taki, żeby miasto zostało właścicielem terenu, przepraszam, a drugi to jest taki, że dopiero można inwestować w środki w ten teren i budować park. Myśmy zakończyli teraz jeden etap, czyli miasto może dowolnie dysponować tym terenem i dowolnie inwestować środki, które ma we własnym zakresie, które my musimy wywalczyć jako mieszkańcy WBO. Generalnie możliwości zagospodarowania tego terenu dopiero się otwierają. A ile gmina Wrocław musiała przeznaczyć środków na ten teren, żeby zostać właścicielem? Ja bardzo blisko tych rozmów nie byłem, natomiast z tego, co się orientuję, to jest kwota około 2,5 miliona, co jest niewielką kwotą, ponieważ jest to przeznaczenie na cele publiczne w porównaniu do kwot terenów, które były przeznaczone na cele deweloperskie. Czyli teraz gmina Wrocław, miasto Wrocław jest właścicielem tego terenu i teraz właściwie może zacząć się dziać, że tak powiem, na tym terenie, tak? Dokładnie tak. Natomiast z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia mieszkańców, osób, którym zależy, żeby ten park powstał, my oczekiwaliśmy tylko w zasadzie tego jednego na ten moment. Teraz jest po naszej stronie obowiązek w zasadzie wystartować w budżecie obywatelskim i zdobyć środki, żeby ten teren zagospodarować, żeby stworzyć. Nie oczekujemy, że miasto teraz jeszcze dodatkowy budżet znajdzie na ten park, aczkolwiek jakby się udało, no to oczywiście byłoby super. Ponieważ dlaczego to jest tak ważne miejsce dla mieszkańców Nadodrza i nie tylko?
Tak jak wszyscy się wypowiadali w różnych materiałach i mieszkańcy i tak jak rozmawiam z sąsiadami, nie ma w pobliżu takiego terenu choćby niewielkiego skrawka rekreacyjnego, ponieważ Kępa się bardzo zabudowuje teraz, właśnie ta część nad Odrza. Nie ma gdzie wyjść z dzieckiem, nie ma gdzie na spacer pójść, nie ma gdzie pobawić się na placu zabaw. I w zasadzie to jest taka główna motywacja wielu osób, bo wprowadziły się rodziny z dziećmi i jeszcze dorośli to sobie gdzieś pójdziemy, ale dziecko no niestety na placu wielkości 2 m2 się nie wybawi. I to jest taki najważniejszy nasz cel. Mhm. I pan jako lider projektu, co najchętniej by tam zobaczył właśnie w tym miejscu? Jaka jest pana wizja na to miejsce? Ja zapoczątkowałem całą inicjatywę, natomiast dołączyły naprawdę wspaniałe osoby, Iza Duchnowska, która też bardzo mocno działa na terenie Nadodrza. Dołączył Paweł Atłachowicz, sąsiad, który mieszka niedaleko mnie. I my we trójkę jesteśmy taką grupą liderów. Do nas dołączyły też pozostałe osoby, których nie sposób wymienić teraz. I my nie chcieliśmy pójść drogą, że my decydujemy, co tam będzie, tylko zrobiliśmy na przykład na Facebooku ankietę, gdzie ludzie mogli się wypowiedzieć, co by chcieli. Generalnie wygrały drzewa i jeszcze raz drzewa. Czyli zielony Wrocław. Tak, dokładnie. Więc chcemy, żeby to mieszkańcy zdecydowali okoliczni, co tam powstanie. Mhm. No i właśnie, jakie pierwsze wnioski po tych konsultacjach, po ankietach mieszkańców? Oprócz właśnie drzew, czego mieszkańcy oczekują od kępy mieszczańskiej, która powstanie w przeciągu kilku lat? W zasadzie przede wszystkim to, co na pierwszy ogień byśmy chcieli wziąć, to, co byśmy chcieli najpierw zaadresować, to miejsce, gdzie można się przespacerować, gdzie można usiąść na ławce, gdzie można posiedzieć wśród drzew, których tam praktycznie nie ma. Teraz jest pustynia zabudowywana blokami, więc tej zielonej przestrzeni brakuje, a na Dodrze trzeba pamiętać, że ma największy odsetek pieców węglowych, więc to powietrze też jest bardzo słabe. Warto wspomnieć, że te tereny mogą być atrakcyjne nie tylko dla mieszkańców na Dodrze czy Szczepina, ale także innych części Wrocławia. Zgadza się. Projekt, który my zgłaszamy, numer 1 w tym roku i nie dlatego, że jest najlepszy, tylko po prostu taki numer mamy, a my uważamy, że jest najlepszy oczywiście, to jest ogólnomiejski i każdy w zasadzie, kto znajdzie się w naszej okolicy, zapraszamy do odwiedzin, do spędzenia miło czasu w tym naszym parku, jak już powstanie. A co wpisaliście w, że tak powiem, założenia projektowe, biorąc pod uwagę tegoroczną edycję WBO? No, tak jak się orientowaliśmy z Wydziałem Zieleni Urzędu Miasta, potrzeby są gigantyczne. Tam kwota potrzeba na teren 4 hektarów przynajmniej 8 do 10 milionów. WBO to jest raptem 2 miliony, więc to, co byśmy chcieli zrobić w tym momencie, to wytyczyć ścieżki, uporządkować zieleń, wykosić trawę, ewentualnie przeorać, żeby mogła ta trawa już sobie rosnąć, ewentualnie jakieś nasadzenie, jeżeli będzie możliwość. A jak pan myśli, za jaki czas będzie możliwe właśnie, żeby tą kępę stworzyć już tak, że tak powiem, może nie tyle od A do Z, ale żeby stworzyć właśnie takie miejsce, którego mieszkańcy tych terenów oczekują? Historycznie patrząc, 2 lata trwa od momentu głosowania do momentu realizacji projektu. No my będziemy się starać, żeby poszło to troszkę szybciej. Na wniosek prezydenta Sutryka wykonane zostały konsultacje społeczne, więc powstał też projekt zagospodarowania. I za to jesteśmy bardzo wdzięczni, no bo to nam przyspieszy projektowanie już i przygotowanie projektu budowlanego. Postaramy się pójść w takie półśrodki, jak chociażby samo skoszenie trawy. Dostęp do tego miejsca jest, nie jest ogrodzony, więc już samo to powinno dać mieszkańcom możliwość wejść na ten teren. Czyli teraz tak naprawdę zbieracie głosy w tegorocznej edycji WBO? Dokładnie tak. Od dzisiaj pełna mobilizacja, wszyscy na pokład i musimy tych głosów zebrać, tych dobrych kilka tysięcy, ponieważ patrząc historycznie, no, trzeba się napracować. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję i pozdrawiam. Moim i Państwa gościem był Marcin Radlak. Ja dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia.